złożyłem wniosek, bo bałem się, że mi dziecko zabiono. Złożyłem wniosek do SO w Katowicach. A dostałem informację, że sprawa się będzie toczyć w piątek, że we wtorek jest sprawa. Tylko nie z mojego wniosku. I pojechałem. Okazało się, że ja złożyłem wniosek, a nie zdążyli jeszcze rozpatrzyć, a mój był wcześniej złożony. I kilka miesięcy trwało, zanim ogarnęli sytuację i matka uprowadziła dziecko mi z domu. I zaczęły się jazdy. Przyszedł kurator, sprawdził, jaka chałupa jest do wzięcia. Później przyszedł komornik, pieniądze zajął, później oddawał. Później znowu nie płacił alimentów. Przyszedł licytować mi mieszkanie, nie widział pieniędzy na moim koncie, że są do wzięcia. Chciał za 8 tysięcy zaległości sztucznie stworzonych zająć mi mieszkanie warte 200 tysięcy. Standard. No, takie polskie sądownictwo. Ale to wszystkich chcą grabić z majątków. Kuratorzy przychodzą po to, żeby rozejrzeć się, jak faceta można ograbić. Tak, prowadzić sprawę. Tak. Po to przychodzi kurator. O nic innego. On nie przychodzi sprawdzić, czy rodzic, ojciec ma warunki lokalowe dla utrzymania dziecka, tylko co jest do wzięcia. A później zaczyna się penalizacja. Najgorszy rodzaj mafii w moim przekonaniu, bo mafia osadzona na instytucjach, które powinny stać na straży konstytucji, egzekwować prawa, a oni wykorzystują tą sytuację i grabią. Lody. Wały! No, też wały można to. W różnych rejonach Polski różnie się to określa. Za przyzwoleniem państwa prawa i sprawiedliwości. No, to już polityczna sprawa. To już ja nie wiem, czy na ile jest silne prawo i sprawiedliwość, żeby to zmienić. W każdym sądzie postawić swojego sędziego, czy tak. Będzie rozwód z Ziobrą, czy nie będzie, bo on jest ministrem od sprawiedliwości. A powiedz, jak byłeś w Anglii, dużo takich Polaków spotkałeś? To, że trafiłem do Anglii, to jest sprawa taka, że w Polsce zostałem w pewnym momencie pozbawiony możliwości zarobkowej. Zostałem zmuszony do wyjazdu, bo zarabiać, czegoś żyć. Postanowiłem spełniać swoje marzenia i robić karierę, jako z dzieciństwa mi się marzyło być, prowadzać ciężarówki, być kierowcą. Oglądałem jakieś filmy amerykańskie o nowej gaczce, czy jakiś tam to był konwój, coś takiego. No i pojechałem do Londynu, no gdzie mogą wyklęci? No, najbezpieczniejsi są w Londynie, polscy wyklęci. No i zaczęła się kariera. A ostatni mój przypadek, z pół roku temu, dziewczyna mi opowiadała, szukałem pokoju, akurat mówi, że no tu mieszkał taki młody chłopak, ale nie wie, co się z nim dzieje, strasznie się z nim stało, że pojechał do Polski na rozwód i mówi, po 2-3 tygodniach wrócił, ona go nie poznaje, wrócił inny człowiek. Kompletnie nie umiał się pospierać, nie umiał się odnaleźć, jakby zaczął, miał jakieś wypadki samochodowe, zaczął się staczać kompletnie. Nie wiem, co się, nie wiemy do tego momentu, co się z nim stało. Wielu spotykałem chłopaków, niektórzy nie radzą sobie po prostu nałogami, typu wpadają w jakiś alkoholizm, ale robią wszystko, żeby spłacić te alimenty. Jeden chłopak mi opowiadał, jego córka została jakąś szefową Volvo, oddziału na Europę czy coś takiego. Przyjechała nawet kiedyś go odwiedzić, nie? Mówi, on nie pije, nie tego. Tak, przyszedłem z pracy, piwo przyniosłem. Nagle wypił jedno piwo, stracił się. Okazało się, że on jest nałogowym, że nie umie się pozbierać, nie umie się odnaleźć. Ale córka przyjechała, mu dziękuję, że płacił alimenty, że spłacił to wszystko. Ale słuchaj, czy rola ojca ma być sprowadzana do roli alimenciarza? Tak jak to Ziobro mówi? Czy
Ojciec biologiczny ma prawo wychowywać zgodnie ze swoim sumieniem własne dzieci. W Anglii to wygląda tak, że jeśli polskie, zazwyczaj no, nie znam jakichś angielskich przypadków, ale polska rodzina chce się rozwodzić, to system jej nalicza z dochodu ojca 10%, maksymalnie przy większej ilości dzieci do 15% rocznego dochodu. I co roku to jest aktualizowane. I oni mają jakby oboje prawa do dzieci, nikt im praw nie zabiera. Nikt nie wymusza na nich oskarżania się, robienia z drugiego rodzica przestępcy. Nikt nie organizuje im spraw karnych. Wszystko polega na tym, że wspólnie współdziałają dla dobra dzieci. Po rozwodzie, po rozstaniu się. Jak to się kończy, czy oni utrzymują te relacje, czy nie, to wszystko zależy od tych rodziców. Nie od systemu, nie od Ziobry, czy tam ichniego, czy kogoś. Państwo stara się pomóc, a nie zniszczyć, zarabiać na tym. Nie, państwo nie skupia się na niszczeniu któregokolwiek z rodziców. Państwo jeszcze, jeśli rodzic ma małe dochody, dokłada na utrzymanie tego dziecka, a tej rodziny, ale nigdy nie koncentruje się żaden sąd państwowy, żadne instytucje państwa na tym, żeby niszczyć rodzica. A w Polsce mamy system, który ma na celu grabież i penalizację. To może nie tyle system, bo jest też możliwość egzekucji kontaktu w Polsce, tylko nikt tego nie robi. Ludzie, którzy powinni egzekwować prawo, powinni egzekwować konstytucyjne prawa matki, ojca, dziecka, zarabiają na tym, że paliują te postanowienia prawne. Zamiast egzekwować, patrzą tylko, gdzie przygarnąć jakie pieniądze, jakie mieszkanie, jakie samochód przejąć. Jak ograbić ojca? Jak ograbić, tak. Zarobić na tragedii ludzkiej, na tragedii jakiejś ludzkiej. Po prostu hieny urzędowe, które niszczą ludzi. Tak, to są zbrodnie na narodzie polskim. No można by to tak podciągnąć. Masz zamiar wrócić do Polski? Ja w ogóle nie wyjechałem z Polski. Aha. Ja to, oni mają problem ze mną, bo oni chcą, żebym ja wyjechał, a ja nie, ja jestem Polakiem, ja nie wyjadę z Polski. Chcą mi, drugi raz próbowali mi zlicytować mieszkanie, przejąć, żebym nie miał do czego wrócić. Nasyłają mi, lokatorów mi z mieszkania wyrzucają. Nasyłają mi lokatorów podstawionych, którzy mi dewastują moje mieszkanie. Ja się nie daję, jak drzymała. Ja się trzymam. A masz świadomość, jak wielka jest skala niszczonych ojców, penalizowanych? Bo to są tysiące. Ile to samobójstw to jest to tak są, samo? To są, no, ostatnio w końcu ubiegłego roku robili w Polsce badania. Ta polityka, która jest przez sądownictwo zwane rodzinnym prowadzona, doprowadziła do sytuacji, między innymi ta polityka, że 67% respondentów, to są miarodajne badania na próbie ogólnonarodowej, ogólnopolskiej, nie chce kobiet mieć dzieci. 67% kobiet w Polsce nie chce mieć dzieci. W Anglii polska rodzina ma przynajmniej dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci. A w Polsce 67% nie chce mieć ani jednego. Masz rodzinę i masz problemy. Dobrze, kończymy tą naszą rozmowę. Zamiast rozwód zrobić, to robią jak najbardziej skonfliktować rodzinę, jak najwięcej nienawiści wprowadzić i grabiasz majątku. Na tym zarabiać, tak. Na tym zarabiać. Bo i jak to mówią w powiedzeniu, dziel i rządź. Tak jest. Tak działa polski system sądowniczy, sądów rodzinnych. W takim razie życzę ci wszystkiego dobrego i walka trwa. W tej chwili zakończył się. Pochowaliśmy Kamilka. Ofiarę. Świętej pamięci. Tak. No nie da się chyba zaprzeczyć, że to jest ofiara systemu. Systemu i polityków, którzy nic nie robią. Dziwne, że dzisiaj nie pojawił się Rzecznik Praw Dziecka i nie złożył kwiaty na grobie. No może miał inne plany.
to już nie chcę osoby jakby rzecznika mieszać w sprawy kościelne. Dobra, dzięki Ci bardzo, wszystkiego dobrego. Show must go on. Powodzenia.